Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku informacyjnym. Mam do was pewną jakby taką inicjatywę, znaczy wychodzę z taką inicjatywą do was, jeżeli chodzi o WarZ, dawne teraz Infestation, a więc jeden z moich ziomków założył klan, przegrał już 20 godzin, dlatego gramy we trójkę, no life'imy troszeczkę, ale nie w tym rzecz, po prostu będę tworzył jakby taką rekrutację, nie tylko ja, bo inni też pewnie się dołożą do tej rekrutacji i po prostu chcemy, żebyśmy sobie tak grali z widzami, nie tylko w WarZ, Infestation, więc wychodzę z pewnym założeniem, że pewnie wielu z was będzie chciało zagrać z nami w WarZ, jeżeli ktoś w ogóle posiada oryginalną wersję i premium WarZ, nie darmową, bo jeżeli ktoś ma darmówkę, to od razu mówię, że no nie zagra z nami, to jest niemożliwe. Jeżeli ma pirata, to już w ogóle wykluczone. No i pewne jakby takie zasady to po prostu, no, nie bić się nawzajem, i tak będziemy robić grupy, w których nie będzie można się pozabijać. Nie bluźnić się nawzajem, bo to takie trochę też niehigieniczne i niekulturalne, tak się nawzajem wyzywać. Itemy lepiej, żebyście posiadali własne, znalezione, bo nie będziemy wam dawać, nie jesteśmy fabryką wszystkiego. No i myślę, że to by było na tyle. Piszcie w komentarzach, kto ma WarZ, kto by chciał zagrać, to nie ma sprawy. W opisie będą jeszcze zasady naszego klanu, więc będzie wszystko dobrze, tylko piszcie w komentarzach, kto byłby chętny do zagrania z nami w Infestation, a klan rozrośnie w większą liczbę i być może nawet lepiej się będzie nam grało. Im więcej, tym przyjaźniej i lepiej. I więcej będzie beki, myślę. Dlatego dziękuję wam bardzo za wysłuchanie i jeżeli ktoś przyjmie taką propozycję, to nie ma sprawy. W opisie będą zasady i Skype mój lub tego, który założył klan. Więc trzymajcie się, na razie, yo!